kolorowe pomieszczenia dla dzieci i łóżka dla rodziców. W poradni chirurgii dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego imienia doktora Ludwika Rydygiera w Suwałkach powstała tak zwana strefa rodzica. To pierwszy tego typu projekt zrealizowany w mieście. Strefa została wykonana przez pracowników wolontariuszy jednej z firm budowlanych. Jest to specjalne pomieszczenie, w którym rodzice mogą przebywać razem z dziećmi. Chodzi o to, żeby maksymalnie zmniejszyć stres, jakiemu podlegają dzieci poddane hospitalizacji, spowodowany zwłaszcza koniecznością rozstania z rodzicami, mówi Cezary Łysenko, dyrektor rejonu firmy wykonującej strefę. Parę lat temu postanowiliśmy, że przy każdej takiej inwestycji, którą realizujemy, chcemy, żeby coś zostało dla społeczeństwa lokalnego, ponieważ najlepszym beneficjentem takim przyszłościowym dla nas są dzieci. Wybraliśmy projekt, który nazywa się Strefa Rodzica i realizujemy go w szpitalach przy inwestycjach. Strefa Rodzica ma na celu przybliżenie dzieciom rodziców podczas rekonwalescencji, podczas pobytów stresujących u lekarzy. Już od dawna naukowcy pracowali nad tym i są tego pewni, że obecność rodziców przy dzieciach powoduje to, że te dzieci szybciej dochodzą do zdrowia. Dzieci czują się też bezpieczniej, są bardziej radosne i chcemy w tym pomóc. Strefa powstała z połączenia dwóch pomieszczeń. Zburzono ścianę działową, przemontowano sieć kabli, wymieniono oświetlenie. Pomieszczenie wzbogaciło się o składane łóżka, urządzenia sanitarne czy miejsca do wypoczynku i zabawy z dziećmi. Wszystko po to, aby zwiększyć u najmłodszych pacjentów komfort pobytu w szpitalu, tłumaczy Łysenko. Tutaj mieliśmy za nami akurat pomieszczenia administracyjne, które przebudowaliśmy na świetlice dla rodziców i dzieci, a także dostosowaliśmy do parametrów takich zbliżonych kolorystycznie i przyjaznych dzieciom gabinet zabiegowy. Do tego odnowiliśmy hol i poczekalnię, tak żeby dzieci czuły się bardziej radośnie, żeby nie było tutaj tak szpitalnie. Odczucia są bardzo przyjazne, bardzo pozytywne. Mi akurat się zdarza osobiście bywać w tych strefach co jakiś czas. Bardzo to sobie chwalą lekarze, bardzo to sobie chwalą rodzice. W naszych zespołach też mamy pracowników, którzy na początku bezwiednie trafiali do szpitala ze swoimi dziećmi i okazywało się, że trafiają do strefy ze swoimi dziećmi, strefy, która została wykonana przez ich firmę. Adam Szałanda, dyrektor szpitala, nie ukrywa, że ta inwestycja cieszy załogę szpitala, ale w szczególności rodziców i dzieci. Parę lat temu planowaliśmy ten pakiet małego dziecka. Nie przewidzieliśmy, że trzeba będzie go rozbudować właśnie. Między innymi o taką strefę rodzica. Tutaj zgłosiła się do nas firma Budimex, budowniczy naszej obwodnicy suwalskiej, z propozycją właśnie współpracy i doposażenia naszego szpitala. Jeżeli ma to służyć komfortowi naszego najmniejszego pacjenta, najmłodszego pacjenta, jeżeli będzie to eliminowało stres, jaki zawsze towarzyszy, prawda, nam i zwłaszcza małym dzieciom w takich sytuacjach, myślę, że to jest dobre rozwiązanie i jak najbardziej będzie służyło naszym pacjentom.